Ostatnio palionowo bardzo szybko się rozwija i jestem ciekaw, co od poprzedniego odcinka jest nowego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku, prawda, sobie popatrzymy na to, co tu się pozmieniało, bo powiem wam szczerze, że zmieniła się jedna bardzo ważna rzecz. Ja już wiem, jaka to jest, ale wam jeszcze o niej nie mówię, ponieważ to zaraz. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest takiego, koniecznie zostawcie łapkę w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z palionowa, na który będziemy sobie tutaj, prawda, bardzo fajnie śmigać. Jak widzicie, mam cały secik, prawda, ja tutaj w stroju policjanta, widzicie, z moją maczugą Herkulesa. Rozkazuję wam, żebyście wbili na Instagrama, Szczypson przez 2N na końcu, tam możecie wbić, będzie mi mega miło, jak tam wejdziecie, ponieważ Instagram to jest Instagram, mi zależy na tym Instagramie, żeby tam się coś działo, więc prawda, możecie wbić i tam zaobserwować i być ze mną na bieżąco. A dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, link jest oczywiście w opisie, tam możecie sobie kupić koszulki, etui i inne takie rzeczy. To jest sklep mój i Dave'a, więc jak ktoś nie wie, no to może tam widzi, prawda, sobie jakąś fajną rzecz zakupić. Nie wiem, kto oglądał dzisiejszy odcinek u Dave'a, ale miałem okazję się do niego włamać na konto, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli jeszcze ktoś tego nie widział, to koniecznie wbicie do Dave'a, tam jest ten odcinek. I tutaj się, prawda, troszkę rzeczy zmieniło też związanych właśnie z tamtym odcinkiem, ponieważ tutaj taka dziura nagle powstała. Średnio ona mi się podoba, będzie trzeba ją odbudować, ale to nie w dzisiejszym odcinku, bo na dzisiejszy odcinek mam zupełnie inny i o wiele lepszy plan. Jak widzicie, tam powstała jakaś wyspa i nie mam pojęcia, co ta wyspa totalnie tam robi. Wracam sobie na serwer. To było nawet między odcinkami. Nie wiem, kto to wybudował, kiedy w ogóle, jak ona się chyba sama tam postawiła czy coś. Nie wiem, czy tutaj są w ogóle takie rzeczy możliwe, żeby jakieś wyspy tak ose po prostu jest i nie, i tak nagle bum, co jest po prostu. No nie wiem, czy jest coś takiego możliwe na tym serwerze. W każdym razie bardzo dużo rzeczy tu się dużo jakby pozmieniało. Wiele budynków powstało, których my nawet nie pamiętamy, jakby nie, że nie pamiętamy, jak zbudowaliśmy, bo po prostu ich nie budowaliśmy. I po prostu nikt nie wie, kto to zbudował i powstały takie budynki. Więc nie wiem, to nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją w każdym razie. Więc tamta rzecz to pewnie jest kolejna jakaś nowa struktura, która się pokazała i postanowiłem, że tam dzisiaj sobie się wybierzemy. Tylko nie wiem za bardzo, jak tam dojść, bo tam, czekajcie, wystrzelimy się najwyżej na flaku, ile to jest możliwe. To na pewno nie doskoczymy, więc to będzie ciężkie, więc tam raczej będziemy musieli się przygotować na jakieś, prawda, wspinanie za pomocą kobla. Więc weźmy sobie może jakiegoś kobla ze skrzynki, mam nadzieję, że coś będziemy mieli, proszę, bo jak nie będziemy mieli kobla, to jak my się tam dostaniemy, to będzie niemożliwe. A, dobra, nie, bezproblemowo. Bierzemy sobie dwa staki, tyle nam powinno wystarczyć, żeby się tam po prostu najzwyczajniej w świecie dostać. Nie wiem totalnie, czegoś nam się możemy spodziewać, czy tam coś znajdziemy ciekawego, czy tam nic nie znajdziemy ciekawego. To się wszystko okaże tak naprawdę za chwilę po prostu, jak tam pójdziemy. No, ale zanim jeszcze tam pójdziemy, no to przydałoby się być gotowym na jakąkolwiek rozgrywkę, tam na jakąkolwiek walkę. No jak widzicie, mam miecz, który jest dosyć dobrze ulepszony. Mam zbroję, która jest tylko na ochronę 4, mogłoby być lepiej, ale w sumie nie mam levela, żeby teraz robić jakieś większe, prawda, tutaj wymysły. Ja jedyne co jeszcze to pójdę zobaczyć, czy Dave przypadkiem już nie zdetonował tutaj. Nie, tutaj jest detonacja, prawda, kurczę, jeszcze nic nie zdetonował. No tu ja mu zdetonowałem na odcinku, no ale to prawda, i tam jest jeszcze jedna pułapka. No ale to mówię wam, to musicie wbić do Dave'a i tam zobaczyć, co on takiego zrobił. Co ja zrobiłem na jego koncie. Wbić musicie do niego i zobaczyć, jak to robiłem, no bo tu nie będę wam tego pokazywał jeszcze raz. Dodatkowo pójdźmy jeszcze do mojej siostry, ponieważ pogadamy z nią o tym, spytamy się, może to jej wyspa, może jest, widzicie, obok niej i tak dalej. Tylko halo, siostra, czy jest? A to też było z odcinka mojego, więc może nie, ale, a nie, no dobra, sam jestem na serwerze, no to niestety nie pogadamy z nikim. Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść już, kurczę, boję się tam troszkę iść, bo nie wiem, czego się tam mogę spodziewać, tam może być naprawdę wszystko, a ja nie wiem, czy jestem gotów na to, żeby stoczyć jakąkolwiek walkę z czymkolwiek tak naprawdę, więc chyba najlepiej będzie, jak sobie, prawda, tutaj przycupnę i popatrzę na tą wyspę. Nie, no dobra, nie byłbym sobą, gdybym tam nie poszedł, więc musimy tam się wybrać. Weźmy sobie kobla i jakoś takiej dobrej strony trzeba wejść, nie wiem, może tu, no tu od przodu jakoś. Dobra. Idziemy po prostu prosto przed siebie, prawda, prosto nad siebie, tak bym nawet powiedział, że lecimy prosto na tą wyspę, zobaczyć, co tam takiego nas czeka, co tam takiego będzie, bo czuję, że coś tam może być, ale co? To się jeszcze zobaczy, no nie wiem, jak tam nie będzie nikogo, to nie wiem, tam zamieszkam chyba, no nie wiem, bo jakaś wyspa tak osę nagle tutaj się, prawda, pojawia. O, już jesteśmy bardzo blisko, tylko trzeba tu jakieś wyjście normalne zrobić, nie wiem, przydałoby się może wodę rozlać jakoś, żeby po wodzie można było schodzić czy coś, to się zobaczy później. Dobra, ej, mamy tu domek, mamy domek na wyspie,
latającej. Kurczę, widok stąd jest naprawdę mocny. Kurczę, no. Tam w ogóle będzie dalej budowane to całe miasto. Ja nie wiem, to będzie tak naprawdę mocno wyglądać ten to palionowo, tak trzeba powiedzieć. Dobra, co my tu mamy? Obejdźmy domek z dookoła na razie, bo nie wiem, czy on jest, czy ktoś jest w ogóle w środku. Nie ma tam żadnego moba na szczęście. Chyba, no nie wiem. Czekajcie, wejdźmy do środka. Ale z buta wjechane. Dobra, uwaga. Uim. Naprawdę? Ja myślałem, że tutaj naprawdę spotkamy coś ciekawego, że będzie tutaj naprawdę jakiś, nie wiem, kurczę, no, że coś w skrzyni jest. No oczywiście, że nie ma, oczywiście, że nie ma. I co, i naprawdę to jest wszystko? Jakiś po prostu domek? Domek na wyspie sobie tako postawiony i z dwoma łóżkami. No co to ma być? Czyje to jest? Czyje to jest? Czy to te villagery, które tam, prawda, mają swoje domki, już postanowiły sobie wybudować taką wyspę i zamieszkać sobie na wyspie? No proszę, proszę was, nie, to jest niemożliwe, żeby tak to było. Nie wiem, czekajcie, no tu coś musi być ukryte. Tu coś musi być ukryte, jakaś skrzynka czy coś, nie wiem, zobaczmy na dachu. Zobaczmy na dach, czy tam coś ciekawego, prawda? Tu, coś pod tym. No może, no nie, no tu jest jeszcze środek, ale jeszcze zepsułem to w ogóle, no nie, ale jestem straszny, jestem. Czekajcie, zróbmy tak i od dołu to zamurujemy, tak, jestem mocny, prawda, w rozgrywce. O, nie sięgam! O nie, czekajcie, musimy tak podejść. Pum, dobra, udało się. Bierzmy ten crafting. I co? No i pusta skrzynka, crafting nic. Nic, naprawdę, zero. Tu może jakieś od zewnątrz jest jakieś wejście jeszcze. Albo, ej, a może coś w tej górze jest. Dobra, może coś jest w tej górze. Sprawdźmy jeszcze tą górę. Bo coś czuję, że tutaj coś może być, prawda? Kurczę, ale ta góra jest duża. Zanim ją przejrzymy całą i tu zobaczymy jakieś wejście od boku czy coś. No nie wiem, kurczę, nie widzę nic. No a jeszcze tu pod tym może coś tam jest. Pod tym domkiem, więc zobaczmy tutaj, prawda? Zejdźmy, nie wiem, czekajcie, może tu, tak? Ej, dobra, jest tu. Jest, można tu wejść. Można tu wejść, ale to taka jakby... Taka jakby spiżarnia, tu nic nie ma. A tu jest w ogóle... A, pod łóżkiem jest w ogóle przejście, dobra. Czekajcie, wejdźmy normalnie, tak jak mieliśmy wejść. Czyli tu, prawda, rozwala się łóżko i no jest wejście, dobra. Dobra, czyli nie znaleźliśmy wejścia pod łóżkiem, które było bardzo, ale to bardzo istotne w tym momencie. Ponieważ to tak naprawdę ono nam otwierało tutaj przejście. Ej, w ogóle podoba mi się ten domek, tak szczerze mówiąc. Ja bym sobie tu nawet mógł zamieszkać, tylko ja nie wiem, czy to jest czyjeś. Czy to jest, prawda, nie wiem, niczyje. Czy ja tu nie mogę naprawdę już łóżka postawić? Proszę, proszę, pozwólcie mi. Może inaczej, zróbmy sobie tak. Tam jakąś taką zapadnię trzeba dać, tylko nie mamy drewna. Nikt nie widział, prawda, wykorzystam. O, nie wiem, czy mi starczy w ogóle drewna z tego, żeby zrobić taką... No nie wystarczy mi. No ale czekajcie, a zejdźmy na dół, bo tam widziałem drewno takie zbędne tutaj. O, widzicie to, ile tu jest drewna zbędnego. O, tu ile jest za tym drewna zbędnego, jest. Jezu. Dobra, możemy tak zrobić, okej, okay. Aha, tylko teraz tego nie zamuruję, oczywiście, tutaj, a to co tutaj robi, kurczę, czekajcie, bo zaoszczędzimy mocno tutaj na tym, zróbmy tak, i teraz, bo tu było tak, chyba, i tak, 4, a no i patrzcie, ile mamy drewna na zapas, ja nie mogę, to widzicie to? Mistrzostwo świata i okolic. Dobra, i zrobimy tutaj tą zapadnię, żeby to jakoś miało sens. Chociaż grzebie komuś na chacie. Nie wiem dlaczego ja w ogóle komuś grzebie na chacie. Czy ja powinienem tak robić? Chyba sobie nie trafiłem. Tak, o. Teraz będę mógł postawić łóżko. Nie? Jak? Jak to nie mogę postawić łóżka? Naprawdę? Proszę, no nie, to nie może być prawda. Dlaczego tu się nie da postawić łóżka? Co jest grane? Powinno się dać. Kurczę, no i nie wiem, co teraz mamy zrobić. Coś jest zepsute, tu nie da się postawić łóżka. I teraz jak ktoś tu powróci, to ogarnie, że ja tutaj coś grzebałem, że odnalazłem to tajne przejście. Czekajcie, musimy to ogarnąć w takim razie. Musimy to zrobić inaczej, zrobić tak. Dobra, teraz się da postawić. Na tej zapadni się nie da jakoś postawić tego dziwnego czegoś. No ale dobra, wejdźmy teraz od tej strony. Trochę to jest nieprzemyślane, nie wiem, kto to budował, no ale dobra. I teraz mu trzeba dać to. O, i teraz mamy, prawda... No i teraz mają, teraz jest dobrze, dobra. Bierzemy to, zamurowujemy to. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym miejscu. Nie wiem, co mam myśleć o tym budynku, który tak naprawdę jest... Nagle się pojawił, nagle jak... Co jest? Co jest? Co się stało? Ej, dobra, to jest jakiś nawiedzony budynek, dobra. Ja stąd idę, już nie chcę tutaj dłużej przebywać. Piasek nagle mi się pojawił i prawie mnie zabiło coś.
Nie chcę dłużej przebywać tutaj w tym domku, więc ja może zeskoczę, no tu mam flaki, więc dobra, ale i tak trafię chyba do wody, chociaż może niekoniecznie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Stało się coś mega dziwnego, zostałem zaatakowany przez nie wiem nawet kogo, tam nikogo nie było, może to jest domek wiedźm czy coś. Nie wiem, nie chcę o tym myśleć. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co takiego skrywa tamten domek i czyj on tak naprawdę jest. Trzymajcie się, na razie, pa pa.